Komendant Legnickiej Straży Miejskiej poprzez szefa jednego z wydziałów ratusza wpływał na decyzję prokuratorów w postępowaniu przeciwko komendzie. To tylko fragment anonimu, jaki wpłynął do Rady Miejskiej i prezydenta Legnicy. Bardzo precyzyjnie opisany list sugeruje, że jego autorem jest jeden z pracowników Komendy Straży Miejskiej. Pośród informacji tam zawartych pojawiają się zarzuty dotyczące finansów jednostki, nienależytego nią zarządzania, ale nawet wystawiania dokumentów niezgodnie z prawem czy mobbingu. Pismo, które otrzymaliśmy, budzi bardzo duże zastrzeżenia co do, jeszcze raz podkreślę, funkcjonowania samej formacji. Dotyczy wielu kwestii związanych z między innymi z kwestiami personalnymi, między innymi z kwestiami finansowymi, czy też kwestiami dotyczącymi obrotu jakby czy funkcjonowania dokumentów w jednostce. Dziś na polecenie prokuratora w jednostce Legnickiej Straży Miejskiej zjawiła się policja w towarzystwie przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, który pełni merytoryczny nadzór nad Strażą Miejską w każdym mieście na Dolnym Śląsku. Chcieliśmy porozmawiać z komendantem Mirosławem Giedroyciem, ale okazało się, że akurat jest na urlopie. Wody w usta nabrali też w legnickim magistracie. Ewa Szczecińska-Zielińska odmówiła komentarza. O nieprawidłowościach w Straży Miejskiej prezydent miał wiedzieć od wielu miesięcy. Trudno mi się odnosić tutaj do zachowania pana prezydenta i decyzji, które osobiście podjął w tym zakresie, otrzymując to pismo 6 miesięcy temu i nie przekazując tej sprawy wówczas do organów ścigania, z tego co rozumiem, ponieważ jakby konsekwencją, jak rozumiem, też niepodjęcia działań było to, że w czerwcu wpływa pismo do Biura Rady Miejskiej w Legnicy i dopiero wtedy decyzją pana sekretarza pisma obydwa zostają przekazane do prokuratury legnickiej. Legnicy prokuratorzy przed kilkoma miesiącami prowadzili już postępowanie w sprawie dokumentów, w których komendant straży potwierdził nieprawdę. Zostało ono umorzone. Radny Jankowski chce, aby tym razem sprawą zajęła się prokuratura z innego miasta.